Gdyby Państwo przejrzeli podręczniki, które adresowane są dla studentów początkujących, to bardzo łatwo można zauważyć, że drugim przypadkiem, który wprowadzany jest, narzędnik. Dlaczego narzędnik? Przecież jeżeli zobaczymy czy prześledzimy frekwencyjność jego użycia w polszczyźnie, to nie jest to przypadek, który tak często jest używany. Dlaczego zatem cudzoziemcy uczą się go na samym początku? Myślę, że są dwa takie powody. Jeden powód, który związany jest z kontekstem komunikacyjnym. Proszę zauważyć, że szczególnie cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, bardzo często znajdują się w sytuacjach, w których muszą dokonać autoprezentacji. Nie tylko przedstawić się imieniem i nazwiskiem, ale także wskazać, jaki zawód uprawiają, jakiej są narodowości, czym się interesują. I jeżeli posiądą tę umiejętność, to dla nich jest to taki pierwszy wyrazisty sukces komunikacyjny, ale też powiedziałabym taki klucz do serca potencjalnego rozmówcy. Nawet jeżeli już nic więcej cudzoziemiec nie potrafi powiedzieć po polsku, to i tak wzbudza tą mini konwersacją sympatię. Druga rzecz, myślę, że równie ważna, to fakt, że to jest taki przypadek, w którym no jest bardzo dużo regularności. Oczywiście zdarzają się alternacje w temacie, ale od razu przecież cudzoziemiec nie powinien ich, czy nie musi ich poznawać, ponieważ stosujemy w naszej praktyce glotodydaktycznej tak zwaną zasadę stopniowania trudności i zawsze uczymy w sposób koncentryczny, czyli najpierw wtajemniczamy w pewien aspekt narzędnika, a potem z czasem wracamy, przecież ten narzędnik pojawia się i na poziomie A1 i na poziomie A2. Znajomość narzędnika i jego użycia jest rozszerzana także na poziomie B1. W związku z tym można powiedzieć, że rozpoczynając po mianowniku, wprowadzając narzędnik, mamy taką sytuację miękkiego wejścia cudzoziemca w polską deklinację i sytuację, która pozwala mu poczuć się bezpiecznie językowo. No oczywiście, kiedy jesteśmy nauczycielami, przed rozpoczęciem takich zajęć powinniśmy sami przypomnieć sobie zasady tworzenia narzędnika, to oczywiście wszyscy wiemy. Natomiast ważne, żeby zwrócić uwagę na końcówki, na to, że w liczbie pojedynczej mamy w rodzaju męskim i nijakim końcówkę em, a jeżeli temat zakończony jest na k lub g, to jest poszerzenie i em, w rodzaju żeńskim natomiast końcówka on, jestem nauczycielem, Francuzem, Belgiem, dzieckiem, jestem nauczycielką francuską, Ania jest studentką. Natomiast druga kwestia to liczba mnoga. Tutaj przy tym przypadku, podobnie jak przy miejscowniku, od razu student poznaje i końcówki w liczbie pojedynczej i końcówki w liczbie mnogiej, ponieważ zarówno w rodzaju męskoosobowym, jak i w niemęskoosobowym obowiązuje końcówka ami, jesteśmy profesorami, kobietami, oni jeżdżą autami. Oczywiście musimy pamiętać, że w niektórych rzeczownikach będziemy mieć do czynienia z końcówką mi, natomiast jest to niewielka grupa rzeczowników męskich i żeńskich, które kończą się na spółgłoskę miękką oraz z rodzaju nijakiego słowo dziecko. Myślę tutaj o takich słowach jak pieniądz, brat, gość, dłoń, liść, koń, czyli bardzo niewielka grupa i też niekoniecznie zaraz na tych pierwszych zajęciach student musi być o tym poinformowany. Natomiast pojawia się jakby ten kontekst, o którym mówiłam, komunikacyjny. W jakim kontekście zaznajomić studenta z
właśnie przypadkiem, jakim jest narzędnik. No wiemy, że na pewno dzięki narzędnikowi możemy budować zdania, które wskazują na nasz zawód, na naszą narodowość, na funkcję społeczną, którą pełnimy. Natomiast gdybyśmy prześledzili podręczniki, to w większości tych podręczników narzędnik wprowadzany jest w kontekście narodowości. Kim jesteś? Jestem Francuzem, jestem Francuską. Natomiast od wielu już lat w swojej praktyce glotodydaktycznej nie zaczynam od narodowości, ponieważ zawsze jesteśmy wtedy zobligowani do tego, żeby odnieść się do narodowości, które reprezentują nasi studenci. Wtedy mogą się pojawić różne nieregularności. Klarowniej, lepiej myślę, że zacząć od odniesienia do profesji, do zawodu, ponieważ tutaj panujemy nad bazą leksykalną, możemy wybrać te rzeczowniki, w których nie pojawią się w tym miejscu, w którym nie chcemy, żeby się pojawiły jakieś nieregularności, a następne zajęcia mogą być związane właśnie z określaniem narodowości. Potem może pojawić się kontekst rodziny i te funkcje społeczne, które dla studenta też są ważne. Jeżeli chodzi o zawody, no to oczywiście musimy tutaj pamiętać o dwóch, a w zasadzie trzech takich problemach, które stoją przed nami w momencie, kiedy dokonujemy wyboru. Pierwsza rzecz, tworzenia form żeńskich typu student, studentka, nauczyciel, nauczycielka, urzędnik, urzędniczka, lekarz, lekarka, czyli będziemy musieć także wskazać na alternacje, które tutaj zachodzą. Musimy także uwzględnić jeszcze dwie rzeczy. Przede wszystkim rzeczowniki rodzaju męskiego z końcówką a w mianowniku typu poeta, artysta, kierowca, które odmieniają się w liczbie pojedynczej zgodnie z deklinacją żeńską, w liczbie mnogiej zgodnie z deklinacją rodzaju męskoosobowego, ale ważne jest, by te rzeczowniki niekoniecznie pojawiły się na samym początku, kiedy wprowadzamy końcówki, tylko pod koniec zajęć, czy w momencie, kiedy student już zrozumie, w jaki sposób tworzyć narzędnik. No i jeszcze jedna kwestia, to znaczy pewien rozdźwięk, który pojawia się pomiędzy podręcznikami, a jakby naszym dyskursem wokół zmian, które mają charakter społeczny i też znajdują odzwierciedlenie w naszym języku. Otóż proszę zauważyć, tutaj jest na przykład zdjęcie fragmentu podręcznika Hura 1. Tak jak powiedziałam, na początku student poznaje leksykę, uczy się od form męskich tworzyć formy żeńskie. No i oczywiście mamy też grupę zawodów typu architekt, w tym przypadku architekt, muzyk, inżynier, profesor, prezydent, minister, kierowca, które odnoszą się do kobiet, ale zwyczajowo utrzymują się we wszystkich przypadkach w formie mianownika rodzaju męskiego, czyli w narzędniku powiedzielibyśmy spaceruje z panią architekt na przykład. Tutaj mamy znowu odwołanie do podręcznika Start 1. I proszę zauważyć, że tutaj też mamy architekt, fotograf, inżynier, informatyk, profesor, premier, polityk, prezydent i dyrektor. I proszę zauważyć, że nawet pomiędzy tymi dwoma slajdami odnoszącymi się do podręczników następuje pewnego rodzaju rozbieżność, ponieważ w chórze mamy na przykład fotograf, fotografka, tutaj w mianowniku rodzaju męskiego. Dzisiaj wiemy, że możemy tworzyć
od tych form, formy żeńskie. No i przed nauczycielem stoi wybór, czy uczymy tak za podręcznikiem, czy mówimy chirurg, chirurżka, profesor, profesorka, dyrektor, dyrektorka. No i wtedy, jeżeli podejmiemy taką decyzję na samym wstępie, no to od razu musimy zmodyfikować te materiały, które w większości podręczników będą pojawiać się w takiej formie. Natomiast oczywiście wprowadzamy pytanie, kim on jest albo kim jesteś, jestem. I proszę zauważyć, że tutaj nie wprowadzamy tych rzeczowników męskich zakończonych z końcówką żeńską A, czyli mamy lekarz lekarzem, urzędnik urzędnikiem, student studentem, potem to samo czynimy, jeżeli chodzi o rodzaj żeński, studentka studentką, malarka malarką, kucharka kucharką. I zwracamy uwagę od razu też na pytanie, kim jesteś, kim ona jest, kim on jest i konstrukcję on jest, jestem plus narzędnik. Proszę pamiętać, że ten element zwracania przy każdym przypadku, który wprowadzamy od razu, zwracania uwagi studenta na pytanie jest bardzo ważny. I oczywiście później najczęściej następują ćwiczenia, które mają za zadanie zautomatyzować te konstrukcje, ale zachęcam też do wprowadzania ćwiczeń komunikacyjnych, które pozwalają studentom zadawać pytania, kim jest, jak się nazywasz, kim jesteś, gdzie pracujesz i komunikacyjnie tutaj zachęcam też Państwa do tego, żeby wprowadzać miejsce, wskazanie na miejsce pracy w miejscowniku oczywiście, którego jeszcze studenci nie znają. Później, kiedy wracamy na następnych zajęciach i dochodzi nam odmiana czasownika w pierwszej koniugacji, można do tych zawodów poznanych dodawać także czynności, które osoby wykonujące daną profesję wykonują, czyli kim jesteś, jestem nauczycielką, co robisz, egzaminuję, gdzie pracujesz, pracuję w szkole i tak dalej. Również jest to dobry temat zaraz na początku do wprowadzenia tak zwanego kontekstu kulturowego. Warto tutaj sięgnąć, co też autorzy podręczników często robią, do panteonu polskich postaci historycznych, twórców literatury, kultury, osób, które zaangażowane są w życie społeczne i polityczne, a rozpoznawalne są w świecie. Możemy wtedy odwoływać się do postaci historycznych. Jan Matejko to malarz. Kim był? Był malarzem. Bronisław Malinowski był antropologiem i tak dalej. Ale też kim jest Lewandowski? Lewandowski jest piłkarzem. Oczywiście korzystne jest zgrupowanie słów, gdzie zależy nam na automatyzacji właśnie tworzenia formy narzędnika, na przykład wyrazy w rodzaju męskim, których temat kończy się na k albo g, żeby następowały po sobie w ćwiczeniach, żeby student zapamiętał końcówkę. Oczywiście znajomość narzędnika także pozwala nam mówić o zainteresowaniach i po tematyce, która związana jest z zawodami, z narodowością, najczęściej pojawia się tematyka właśnie dotycząca hobby, czym się interesujesz. I tutaj zwracam tylko taką uwagę, żebyśmy, o czym często myślę, że część z nas zapomina, wskazując na pasje, na zainteresowania, zwracali uwagę na to, żeby były to zarówno zainteresowania podzielane przez mężczyzn, jak i też przez kobiety, ale też zwróćmy uwagę na to, żeby była proporcja wśród tych wyrazów reprezentacji rodzajowej, żeby na przykład wszystkie nie były rodzaju męskiego albo żeńskiego. Zachęcam Państwa do tego, żeby jak najwięcej studenci mówili, żeby niekoniecznie były to tylko dialogi, które sami wymyślają, ponieważ najczęściej wtedy pojawia się ten sam repertuar odpowiedzi ze strony studenta, kim jest, czym
czym się interesuje, bo to się nie zmienia, kiedy losują kartki, czy mają właśnie tego typu diagramy, to wtedy możemy zróżnicować typ odpowiedzi i automatyzować przypadek, na który nam zależy. Dzięki znajomości narzędnika studenci mogą wskazywać na środki transportu, którymi się poruszają, czym podróżujesz, czym jeździsz, podróżuję autobusem, jadę taksówką, w mieście poruszam się metrem. Proszę także zwrócić uwagę, że ten zakres tematyczny, w którym też używamy i ćwiczymy narzędnik, łatwo jest nam powiązać także z ćwiczeniami dotyczącymi trochę później wprowadzonego dopełniacza, czyli czym jedziesz i dokąd jedziesz. Tutaj przykład takiego ćwiczenia ikonicznego z gramatyki dla praktyka, kiedy studenci pod wpływem ilustracji mogą inicjować krótkie komunikaty. Ania jedzie samochodem do firmy. Kim jest Ania? Jest, nie wiem, sekretarką, gdzie pracuje, w biurze. Już może dzięki temu stworzyć kilka zdań, w których będzie ćwiczył właśnie przypadek, na którym nam zależy. Również ćwiczymy czy doskonalimy umiejętność posługiwania się narzędnikiem, kiedy wskazujemy na narzędzie, którym wykonujemy jakąś pracę. Najczęściej tego typu konstrukcje pojawiają się wprawdzie na poziomie A1 przy lekcjach, które związane są z tematyką jedzenia, kiedy studenci uczą się na przykład nazw sztućców. Natomiast więcej w podręcznikach ćwiczeń dotyczących tej problematyki znajdziemy na poziomie A2, kroje chleb nożem, jem zupę łyżką, piszę tekst piórem. No i oczywiście dobrze jest wskazać studentom, że narzędnik łączy się z przyimkami. Mamy 11 przyimków, z którymi łączy się narzędnik. Część z tych przyimków także ma łączliwość albo z dopełniaczem, albo zbiornikiem, ale wtedy następuje różnica znaczeniowa, więc warto także studentom na to zwrócić uwagę. Przykładem może być narzędnik, który łączy się z przyimkiem z. Na przykład, kiedy realizujemy jakąś czynność, a wymaga ona obecności czy zaangażowania innej osoby, spaceruję z koleżanką, podróżuję z szefem, jadę z dzieckiem. Natomiast również w znaczeniu, kiedy coś występuje z czymś, czyli kawa z cukrem, lody z bitą śmietaną, coś jest częścią czegoś. Oczywiście będą pojawiać się tutaj pytania ze strony studentów, ponieważ łączy się także z dopełniaczem. W związku z tym musimy umieć wytłumaczyć różnicę właśnie kiedy. Także narzędnik łączy się z takimi przyimkami jak nad, pod, za, przed, między, ponad. One zawsze będą wskazywać na lokalizację, czyli na miejsce i odpowiadać na pytanie gdzie, albo będą związane z czasem. Tutaj głównie z czasem są związane te przyimki między albo przed, typu umówmy się przed 12, nie wiem, zjemy obiad między 2 a 4. W związku z tym też wprowadzenie tych przyimków dość wcześnie jest bardzo korzystne. Proszę zauważyć, że najczęściej w podręcznikach jest tak, że przyimki, które łączą się z narzędnikiem, miejscownikiem, dopełniaczem, stanowią taką odrębną jednostkę lekcyjną, która najczęściej lokowana jest gdzieś w okolicach właśnie po wprowadzeniu miejscownika. Zachęcam do tego, żeby wprowadzać te przyimki, które mają łączliwość z narzędnikiem wcześniej, dzięki czemu student będzie mógł opisać właśnie to, gdzie
jakiś przedmiot się znajduje, gdzie leży. Tutaj możemy wykorzystywać obrazki, które będą nam w tym pomagać. Również jest to pomocne, kiedy ma określić miejsce jakiegoś obiektu, który znajduje się w mieście. Oczywiście narzędnik także obecny jest po czasownikach i tutaj warto w momencie, kiedy wprowadzamy narzędnik, ale też kiedy pojawiają się nowe czasowniki, które łączą się z narzędnikiem, od razu to studentom sygnalizować. Między innymi mamy tutaj takie czasowniki, które wymagają narzędnika, jak być, nie wiem, bywać, zostać, stać się, okazać się, zrobić się, ale także takie jak opiekować się, martwić się, interesować się, zajmować się, bawić się i na przykład także kierować, rządzić, zarządzać, dowodzić, poruszać. Oczywiście ten katalog moglibyśmy poszerzać. Natomiast też proszę zwrócić uwagę na alternacje. Ja może ich nie będę omawiać, Państwo je na pewno świetnie znają. Ważne jest, żeby mieć kilka przykładów tego typu, żeby studentom pokazać, że to jest reguła. Dziękuję bardzo.